Prosty ażurek. Prosty, dlatego że tutaj nie musimy strasznie liczyć oczek. Dziurki, a także oczka przerabiane dwa razem na prawo są zawsze w tej samej odległości, praktycznie jedne nad drugimi, z tym, że po skosie. Dlatego ten ażur jest taki prosty, dość podstawowy, ale jednocześnie bardzo elegancki, bardzo wdzięczny. I mimo tego, że jest prosty, trzeba troszeczkę uważać, nie można się zapominać. Jak robimy ten ażur? Zaczynamy tutaj robić. Zapraszam do robienia razem ze mną. Jeśli chcecie opis na papierze pod filmem, czy to w komputerze, czy w telefonie, po prostu pod samym filmem jest link do tego ażurku, do opisu samego wzoru, rząd porządku, jak się robi. Jeśli trudno Wam tam znaleźć, to po prostu zapraszam na mój blog Drutoterapia, wybrać moje wzory i tam jest ten ażurek. Zapraszam. I teraz jak robimy sobie ten ściek? Ja tutaj przygotowałam już sobie kawałek. Przerobiłam na początku francuzem, żeby się nie ściągał ten kant, żeby to ładnie wyglądało. Pierwsze oczko brzegowe zawsze ściągamy, robimy narzut. Potem robimy sobie dwa oczka. Przekładamy na prawo, dwa oczka razem, tak żeby się kładły w lewą stronę. Potem cztery oczka na prawo. Potem znowu narzut. Potem przekładamy sobie dwa kolejne oczka, przerabiamy na prawo, tak żeby się kładły w prawą stronę. Dwa oczka na prawo, cztery oczka prawe, narzut, dwa oczka razem na prawo. Cztery oczka prawe, cztery, potem robimy sobie narzut, dwa oczka razem na prawo, potem zrobimy znowu cztery oczka. I tutaj zostały nam trzy oczka. I po prostu robimy narzut, robimy dwa razem i przekładamy sobie dwa razem i to ostatnie oczko przerabiamy na prawo, dlatego że w tym ścieku będzie zawsze tak, że nie będziemy mieć czterech oczek zawsze pomiędzy tymi oczkami dwoma razem na prawo, ponieważ ten wzór będzie się przesuwać. Po prostu musimy wyczuć, jak się robi, żeby na tej końcówce zawsze po prostu tak zrobić, żeby wzór nam pasował. Odwracamy na drugą stronę i przerabiamy sobie na prawo, aż do momentu, kiedy mamy to oczko, które powstało z tych dwóch oczek, które przerabialiśmy na prawo. To oczko, to tutaj był narzut, pod spodem jest dziurka. To oczko jest z tych dwóch oczek, które przerabialiśmy na prawo. Tutaj robimy narzut i kolejne dwa oczka znowu przerabiamy na prawo. I znowu robimy cztery oczka. Dwa, trzy, cztery, cztery oczka na prawo. Ostatnie, czwarte oczko jest tym oczkiem, które było z narzutu. Tutaj mamy oczko, które powstało z tych dwóch oczek, które były tutaj przerabiane na prawo. Robimy narzut, dwa oczka razem na prawo. I znowu cztery oczka. Cztery oczka na prawo. Po tych czterech oczkach na prawo ponownie narzut, dwa oczka razem na prawo. Cztery oczka na prawo. Ponownie narzut. Dwa oczka razem na prawo.
tak, żeby one się kładły w prawą stronę, przepraszam, w lewą stronę, i potem znowu cztery oczka. Mamy na prawo, potem dojeżdżamy do końca, te oczka sobie po prostu przerabiamy, te dwa oczka, tutaj już nie będziemy robić tego ściegu. Odwracamy robótkę i na lewej stronie robimy wszystkie oczka na lewo. Dojeżdżamy do końca rzędu na lewej stronie. Odwracamy robótkę. I tutaj widzimy już, że ten ścieg widać dokładnie. Tutaj mamy narzuty ładnie. I tutaj mamy w rządku te oczka przerabiane razem na prawo, które się układają w lewą stronę. Jeszcze raz zrobimy sobie. Jeszcze jeden rządek. Oczka prawe aż do tego oczka, które było, które powstało z tego oczka, gdzie dwa oczka przerabiane były na prawo. Tutaj to ostatnie prawe oczko jest tym oczkiem, które powstało z narzutu. Robimy narzut. Dwa oczka razem na prawo, pochylone w prawą stronę. Tutaj przerabiamy sobie cztery oczka na prawo, narzut, dwa oczka razem na prawo, pochylone w lewą stronę, cztery oczka na prawo, przerobione na prawo, narzut, dwa oczka razem na prawo, pochylone w lewą stronę, cztery oczka prawe, narzut, dwa oczka razem na prawo, pochylone w lewą stronę i dalej cztery oczka prawe. Tutaj mamy oczko brzegowe. I tu widzimy, że mamy ten ścieg. Już nam bardzo ładnie wychodzi po trzech rządkach. Tutaj mamy narzuty, oczka, które są pochylone w prawą stronę. I tutaj robiliśmy cztery oczka prawe, potem był znowu narzut i następny taki pochylony pasek. Tak wygląda, po prostu tak robimy. Bardzo proszę, zapraszam do robienia i właśnie tym ściegiem jest zrobiona moja chusta Gold Gate, z tym, że tutaj mamy zupełnie inną odległość pomiędzy jednym narzutem a drugim. Te paski są szersze, można tutaj to zobaczyć, z tym, że zamysł tej chusty jest troszeczkę inny, dlatego inaczej to wygląda, ponieważ tu wszystko jest po skosie i po prostu ten ścieg jest wkomponowany w całą tą chustę, która jest robiona po skosie. Tutaj oczywiście tutaj jest więcej oczek niż te cztery, ale to jest ta sama zasada, z tym, że po prostu cały ścieg jest wkomponowany w kształt tej chusty. Tą chustę możecie sobie zobaczyć tutaj na tej stronie, tutaj w rogu są linki, zobaczcie sobie tą chustę, jak ona wygląda i można sobie pobrać wzór do tej chusty, dlatego że jak mówię, po prostu ścieg jest wkomponowany w cały zamysł chusty, nie wystarczy tylko przerabiać tego ściegu, ale to jest ten sam ścieg. Dziękuję bardzo.